180 wolontariuszy, prawie 170 osób tworzących program i ponad 1000 uczestników. W ten sposób można podsumować 9. Slotfest w krakowskim klubie Rotunda, którego głównym motywem był górzysty Iran. Czym jest slot? Jak mówią organizatorzy, jest to przestrzeń, którą wypełniają osoby chcące podzielić się swoją pasją, wiedzą i umiejętnościami. Jest to miejsce dla ludzi w każdym wieku, którzy poszukują inspiracji i chcą sprawdzić się w dosyć niecodziennych sytuacjach. Czyli wszystko, na co miałeś ochotę, ale bałeś się spróbować. Cały slot istnieje w oparciu o duży festiwal, który się dzieje latem. I też właśnie jest taka idea slot przez cały rok. Między innymi częścią tego jest ten krakowski, na którym dzisiaj jesteśmy tutaj. I ten krakowski slot jakby stał się częścią tego dużego slotu, na którym byłem po raz pierwszy, jak miałem 2 latka. Dlatego chyba jest istotną rzeczą w moim życiu. Na miejscu mogliśmy uczestniczyć w warsztatach z łucznictwa, tańca irlandzkiego, improwizacji kontaktowej, żonglerki, śpiewu białego, chodzenia na szczudłach, a to dopiero początek obszernego, 2-dniowego programu. Różnorodność to największa zaleta slotu. Swoje miejsce znalazły tutaj nawet miłośniczki mody i wizażu. Strefa mody, bo tutaj właśnie się znajdujemy, cieszę się bardzo dużym powodzeniem, bo są tutaj nie tylko warsztaty makijażowe, wizażowe, ale i możliwość dowiedzenia się, jak na przykład należy się, może nie tyle należy się, co do jakiej sylwetki pasuje, jak pasują jakie ubrania. Dla spragnionych spokoju i odpoczynku ratunkiem była klimatyczna czajownia. Nie zabrakło również wykładów związanych z gospodarką i handlem polsko-irańskim, podróżowaniem i oczywiście irańską kulturą. Zarówno Iran, jak i Afganistan, naprawdę to jest niesamowity potencjał, tam jest niesamowita siła nabywcza. Dużo osób teraz jeździ, więc przywożą takie bardziej praktyczne informacje i myślę, że też bardziej pozytywne, ponieważ jeżeli ktoś już tam pojedzie, to się przekona, że to nie są terroryści, tylko że to są zrozumieli ludzie. 2 dni niezwykłych wrażeń i atmosfera, która zaraża. Ekipa UŚ TV na pewno nie odpuści sobie jesiennej edycji. Szczególnie, że spodobało nam się również po drugiej stronie kamery. Ja też. No, on powiedział, że sprzedałby mnie za 0 wielbłąda i nawet by dopłacił, więc ja powiem, że ja bym go nie oddała. Zależy, czy to jest jednogarbny, czy dromader.